Warsztaty inwestowania w nieruchomości Wojciech Orzechowski. Teraz powiemy sobie o tym, na co zwrócić szczególną uwagę u notariusza przy zakupie nieruchomości oraz jak przygotować się, aby samo podpisanie aktu odbyło się w perfekcyjny sposób dla Ciebie. Powiem Ci, jak uniknąć błędów przy podpisaniu umowy przyrzeczonej u notariusza. Ale zanim o tym, dwa słowa, gdzie jesteśmy. Piękne okolice. Góry w chmurach. Domek z salonem i widokiem na te góry. Księstwo Liechtenstein. Przepiękne. 12 stopni. Nie wiem, czy chciałbym tutaj mieszkać. Jak dla rentiera to trochę za zimno. Jestem jednak ciepłolubny, nie wiem jak ty. Ale widoki są perfekcyjne, szczególnie te góry w chmurach. Przepięknie tu jest, zielono. To jest zachęta do inwestowania. Inwestować po to, żeby kiedyś móc mieszkać tu albo gdzieś indziej, w cieple, w zimnie, jak wolisz. Ale teraz mieliśmy mówić o transakcji u notariusza. Ostatnio miałem taki przypadek z Tomkiem z Bristolu, który przyjechał kupić nieruchomość do Polski. I oczywiście 2 godziny spędziliśmy na analizowaniu umowy przyrzeczonej. Umowę, wzór dostał od notariusza. I to też jest uwaga, jeżeli kupujesz jakąś nieruchomość, poproś notariusza, żeby ci przysłał taką umowę do zweryfikowania. Zobacz, co jest w akcie notarialnym, co powinno być. Porównaj, czy notariusz umieścił wszystko w umowie przyrzeczonej, co było w umowie przedstępnej. Jest bardzo istotne, żeby zweryfikować. Mieliśmy taki przypadek ostatnio trudny, że jednak pomimo, że przesłaliśmy to do notariusza, to on tego nie sprawdził i nie zweryfikował. I już przy podpisaniu aktu były małe hece z tym. Jeżeli nie wiesz, co powinno się znaleźć w umowie przyrzeczonej, to napisz do mnie. Mam kilka takich standardowych punktów, które mogę Ci wysłać. Jak znaleźć notariusza? Oczywiście powinieneś próbować obdzwonić wszystkich, zobaczyć, kto jest w miarę tani. Ale jeżeli masz notariusza z polecenia, notariusza, który będzie chciał z Tobą rozmawiać, to taki notariusz jest lepszy, nawet gdybyś miał ze 200 zł więcej zapłacić. Dlatego, że oczywiście notariusz spisuje całą umowę przyrzeczoną, ją czytają nam, ale do transakcji podchodzą 2 strony i notariusz chce być fair wobec 2 stron. Jeżeli to jest Twój notariusz, to wiadomo, będzie dla Ciebie lepiej podpowiadał. Jeżeli to jest notariusz strony kupującej czy sprzedającej, no to raczej jej stronę będzie trzymał. Więc to jest istotne, żeby z notariuszem mieć nawiązaną więź. Ostatnio mieliśmy taki przypadek, że sprzedająca mieszkanie wymyśliła sobie, że chce zostać jeszcze miesiąc w tej nieruchomości. Co może i byłoby dopuszczalne, ale ona nie chciała zapłacić za to. I wręcz twierdziła, że w umowie przyrzeczonej taki zapis jest. Sięgnąłem do umowy przyrzeczonej i twierdziła, że taki zapis w umowie przedstępnej jest. Sięgnąłem po umowę przedstępną. Okazało się, że takiego zapisu tam oczywiście nie ma, ale ona się upierała, że jest. Wywiązała się długa dyskusja, negocjacje. Chcieliśmy, żeby zapłaciła przynajmniej 500 zł raty, która wychodziła z tej to miesięcznej płatności. Czynsz 500 zł, czyli około 1000. Ale ona nie chciała. Ona mówiła, że córka ma sesję, nie mają się jeszcze gdzie podziać i ona chce tam mieszkać. Oczywiście, tak jak wspomniałem, w umowie przedstępnej tego zapisu nie było, ale notariusza to za bardzo nie interesowało. Gdyby jednak notariusz to wcześniej tam zamieścił, gdybyśmy wcześniej przypilnowali notariusza, żeby tam dokonał wszystkich zapisów, to takiej sytuacji by oczywiście nie było. Ale nie dopilnowaliśmy tego. Tomek chciał sam iść tą drogą, sam chciał sprawdzić, czy da radę podpisać odpowiedni akt, dostał wszystkie punkty, a jednak nie przypilnował, nie zmotywował notariusza, żeby się tam wszystko znalazło. Notariusz w pewnym momencie stracił cierpliwość, wstał, powiedział, że składa wszystko i że się rozchodzimy, bo nie dojdziemy do porozumienia. I to był już taki moment, w którym no, był albo wóz, albo przewóz. Albo kupujemy, albo nie kupujemy. Albo kupimy, albo nie kupimy tej nieruchomości. I Tomek odpuścił. Okazało się, że pani może tam zostać jeszcze 20 dni, zapłaci tylko 250 zł. No to są takie sytuacje, które następują już w trakcie, a wolelibyśmy, żeby takich sytuacji w ogóle nie było, żeby w akcie notarialnym było dokładnie spisane to, co chcemy. Kilka takich bardzo ważnych, istotnych punktów,
jak termin wydania lokalu, sposób zapłaty, czy nawet mieszkanie ma być uprzątnięte z meblami, czy sami będziemy je sprzątać. A wiedz, że uprzątnięcie takiego lokalu mieszkalnego wraz z piwnicą czasem zajmuje i cały dzień, żeby pozbyć się wszystkich gratów, które sprzedający zostawił. Kto ma za to ponieść koszty? To wszystko powinno być w umowie oczywiście doprecyzowane. Ale też jest jeszcze szereg innych punktów. Zachęcam Cię do korespondencji, zachęcam Cię do opisania. wojciech@wiwn.pl możesz napisać, podeślę Ci listę, co powinno się znaleźć. Jak chcesz, to skonsultujemy sobie razem wspólnie tą umowę Twoją. Tylko najpierw znajdź dobrego notariusza z polecenia, ustal z nim dobrą cenę i dopiero proś o przygotowanie takiego wzoru, z którego, na którym będziecie bazować. Więcej na takie i podobne tematy możesz poczytać w moim poradniku Zarabiaj na nieruchomościach, który już jest w sprzedaży, w e-booku, w książce drukowanej, jak i w audiobooku. Bardzo fajnie słucha się audiobooki i możemy sobie tą wiedzę, jadąc autem do szkoły, do pracy, czy gdziekolwiek poszerzać. Zachęcam Cię do zakupu. Pod spodem, pod filmem masz linki do zapoznania się z tą pozycją. Pozdrawiam Cię serdecznie. Warsztaty inwestowania w nieruchomości. Wojciech Orzechowski.